Dryń. Szkolna wycieczkowa Housepeak Akademicka Rada Wykonawcza informuje was, że jest kolejny poranek, więc dupy do góry, będzie czeka was kolejny cudowny dzień. No. I bawcie się dobrze. Bo w dziób. Bo w dziób. Jak zwykle znaczy... Dobra. Nieważne czy to powie, czy to nie ma znaczenia. Ale chyba doradca jest... No nie mogłem po prostu zamknąć się, no. Chciałem zobaczyć kogokolwiek... Jak tylko... Jak najszybciej po prostu. Czułem się, jakbym musiał się podzielić tym... Ten złym uczuciem... Złym uczuciem z kimś, to po prostu... To nie mogę być w tym samą. Idę do restauracji, idziemy, już. Dobra. Chyba niedługo, już powoli dochodzimy do końca daily life'u z tego co widzę. Jak tylko szedłem do restauracji, nagle... Sweetheart? Co? Się zatrzymała szybko. Nagle stopa zamarła, w sensie? Znaczy wiem, ale nie wiem, czy jak to można przetłumaczyć. A wewnątrz restauracji słyszałem, że jakaś dziewczyna płacze. Czy ktoś tam płacze? Mikan? Hiyoko? Dobra, zerknąłem do restauracji, powolutku szedłem do środka. O, krzaczek z marihuaną tu stoi. Patrz, jest sama z Nagito i zobacz co się stało. I już ryczy, widzisz? Minus jed... Nie, dobra, dam mu spokój dzisiaj. Nie mam na niego siły. Nie? Zachowaj minusy na Kazumiciego. Zapewne Nagito zaraz coś wyskoczy, ale jak tylko spróbuję coś powiedzieć, to kuźwa... Nie wygrzebie się z tych minusów. Akane, to ty płaczesz? Dalej, bo... Dobra, już nie czuję się kompetentny, żeby to dubbingować. To już prędzej. No to już musisz. No, boję się. Co się z nami stanie? Nie. Teraz się zdziwiłem. Jestem przerażona. Co się stało? Czy ona... Jest w takim szoku po tym, co się stało z Nekomaru? A wczoraj wydała się jakaś, nie wiem, odważniejsza? No więc pogadaj mi to z Nagito. No musisz. Ej, przepraszam. Tak? No chyba teraz to wymagane. Co się stało z Akana? Nie zachowuje się ten dziwnie? Hajime, bądź ostrożny. Prawdopodobnie to nie jest prawdziwy Fuyuhiko. Dobra. E? Wiem, prawdziwy Fuyuhiko jest martwy. Właśnie dlatego najprawdopodobniej klon Fuyuhiko. Co ty fanzolisz? Równie słyszałem jak Monokuma od Monokumy, że nie uratuje Nekomaru. To jest niefortunne, ale student transferowy najwyraźniej zmienia jego miejsce. Na jego miejsce. Więc powitajmy tę osobę ciepłym przywitaniem. Nagito. Nie denerwuj mnie. Ty mnie nie uruchamiaj. Co ty odpierdalasz? Nie odpierdalam, zawsze mówię prawdę. To się można chyba nawet z nim zgodzić. Right? Niestety! I zamierzam to udowodnić, wytłumaczę ci specjalnie dla ciebie. Kurwa, zaszczyt mnie kopnął prosto w dupę.
Posłuchaj uważnie, Hajime. W końcu odkryłem, kto jest zdrajcą. Wiesz, prawdziwa tożsamość końca świata. Ten zdrajca, który ukrywa się wśród nas. Powiedz jeszcze, że to Hiyoko. Byakuya. A to by miało nawet ręce i nogi. To prawda, Byakuya jest żywy. Albo ma fazę. Dobra, już nawet od samego początku był dziwny, ale teraz to chyba dziwne. Przechodzi do mego ciebie. Dobra, weź do Akana, zagadaj jeszcze raz. Dobra, spróbuję. No kurwa! Celuj w cycki! Próbuję! Co się stało, Akane? To nie tak, że... Że nie chcę, żebyś płakała. Nie, no. Spróbuj wziąć się w garść. Nie wiem, co robić. W sensie... Nekomaru został... zginął, wiesz? Co ty gadasz? To nie znaczy... To nie tak, że Nekomaru już nie żyje, że... I boję się. Ja już nie chcę. Ja chcę do domu. Dobra, jest naprawdę w poważnym szoku, że Nekomaru się dla niej poświęcił. No, nie, to chyba nawet to nie jest w stanie wyjaśnić takie nagłej zmiany. Coś tu... I chyba wiem, czy jest to sprawka. Jeszcze raz są? Jeszcze jest Kiyoko. Ej, co jest? Coś się z tobą stało? Dziwnego? Co dziwnego? Jestem normalny jak zwykle, jak zawsze. Ja zawsze mówię prawdę. Hajime, ty jesteś tym, który jest dziwny. Tak, ty też musisz być nieprawdziwy. Ty musisz być klonem Hajime. Minusy za wkurwiającą paranoję. Weź Hiyoko. No chyba tyle, co Hiyoko zostało. Ja cię obserwuję, laska. Ej, myślę, że będzie dobrze, jeśli znowu zwiążemy na Gito. Nawet nie zwiążę. Nie odpuszczę, dopóki nie wyrwę mu skóry z jego twarzy i aż dopóki Miecho się nie pokaże, żebyśmy nie mogli powiedzieć, że to on. To nie brzmi, znaczy dałby mi plus, ale może najpierw ustalmy, co się stało. To nie brzmi zbyt... To brzmi trochę, że... To boli. To musi boleć. A coś ci zrobił? Ten idiota mi tu kłamie, że Mahiru żyje i widział ją w kinie. No dobra, to się robi ciekawe. Po co ci w ogóle coś takiego bezsensownego powiedział? Nie wiem, nienawidzę, jak mnie okłamują. A, nie, chyba nie będę usatysfakcjonowana, dopóki wszystkie... Dopóki nie połamią mu wszystkich... Nie połamią mu każdej jednej kosteczki. Nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć. Dobra, nie ma sensu, żeby się ustalić... Nie ma sensu zajmować się każdą pierdolą, którą wymyśli znowu Nagito, ale no... Niczego czajeli. Po co w ogóle mówić coś takiego? Przepraszam wszystkim, ale coś się stało z czasem... Macie może trochę czasu? A, macie trochę czasu z marnowaniem? To mogę być niegrzeczne, ale wygląda na to, że muszę przywitać... Że przywitanie to pierw 20 ranka. Dzień dobry! Wygląda na to, że już zapierdalacie od samego rana. Z tymi klonami ma sens chyba. I Buki? Tak, jestem Mioda i Buki. Nie zachowujesz się przypadkiem dziwnie? Troszkę? Ostrożniej, Buki. Hajime jest niebezpieczny, chce nas zabić i zjeść. Zjeść nas. Chcecie zabić i zjeść się. O. Szkoda mi na niego minusa nawet w tej chwili. Co ty pan zolisz? Hajime-san, nie,
Nie jestem sprawiona, proszę nie jedz mnie. Nie jestem nie smaczna, jestem proszę mnie nie jedz. Jedalna, proszę nie jedz mnie. Przecież okłamie! Rozumiem, więc to było kłamstwo. To nie kłamstwo, ja nigdy nie mówię kłamstw. Chyba go Amrit wzięła w obroty, czy coś. Nie będę opowiadał kłamstw. Rozumiem, więc to nie jest kłamstwo, więc niezbędne będzie dla mnie, że będę cię błagać o życie. Co to się odwala? Akadę Nagito i Boku wszyscy się zachowują. Co to się odwala? Nie. Wszyscy zwariowali, czy coś? To nie byłoby dziwnie. W sumie to nic dziwnego, że zwariowali. Wszyscy dostali pierdolca w takiej sytuacji. To nie tak! Ibuki, ona ma zajebiście dużą gorączkę. Najprawdopodobniej z powodu... Jak uratujesz sytuację, to... Koronawirus! Nie, dobra. Za dużo. Zanim... Chyba Talking tu miał, chyba być literówka powinno być. Zanim zaczniesz mówić, to mam do ciebie jedną sprawę. Kiedy kurwa jesteś? Dlaczego ty mnie zapomniałaś? Jestem Tsumikimikan. W każdym razie spróbujcie dotknąć sobie ich czuł. Z pewnością się przekonacie, o co mi chodzi. Głowa do czoła. Czekaj. Dłoń do czoła. Ibuki, możesz na moment? Okej, proszę oszczędź moje życie. W zamian proszę o oszczędzenie mojego życia. Ja położyłem rękę na czole Ibuki przez... na ten, żeby... W momencie, kiedy gadała głupoty... Jest gorąca? No kurwa, nie widzisz? Z tymi ja się zorientował tak... chęci. A czy z tymi oczami to trochę... Trochę jej spadł poziom ten... atrakcyjności? No. Co jest? Co jest? Aż parzy. Co tu jest? To prawda, to jest potwornie wysoka gorączka. A, czyli że inni... Jaka no może twoje czoło też sprawdzę? Przepraszam, że jestem słaby. No dobra, sprawdziłem jej temperaturę, kiedy ona się tak dalej łukała. Ona też ma strasznie wysoką gorączkę, to nie jest... To nie może być normalna ludzka temperatura. Nagito, ty też... Nie ma żadnej gorączki, czuję się zajebiście dobrze dzisiaj. Na wszelki wypadek sprawdzę, ale... No to samo. Wszyscy mają gorączki? To dlatego ci oni wszyscy gadają jakieś durne rzeczy? O rany, to naprawdę niedobrze! Koronawirus przybył na wyspę. No kuma. Akurat w tym momencie się pojawił, czy to znaczy, że on... Ej, możesz najpierw zaczekać na wyjaśnienie, co? Reszta się zrodzę, okej? Okay? No dobra, jak tylko Monokuma to powiedział, słyszałem, że ktoś napier... O, dobra, są wszyscy. Kazuje ci niestety też. No i wszyscy są troszeczkę trochę skonfundowani na twarzy. Fuck! No co tym razem? Minus jeden za to, że od niego się zaczęło. Słyszałem od Monokumy, wygląda, że coś się tutaj dziwnego odpierdala znowu. Czy coś wam się stało? No dobra, chyba są wszyscy, także może zacznę z wyjaśnieniami. Stop! Monokuma, znowu sobie robisz z nas żarty, prawda? I co się stało z Nekomaru? Szybko i przywróć go tutaj, ty złodziejski niedźwiedku. Nekomaru, gadasz o ten gościu, który zmienił się w kobietę, kiedy zostaje polany wodą? O co ci chodzi? Nekomaru nie ma żadnych takich durnych zdolności. Jaaaaaapa! Nie wiem, co ty mi zrobiłeś, ale czuję jakąś niesamowitą energię, życiową energię. No dobra, skoro już zamknęła japę, to wróćmy do tematu. Chociaż chyba zauważyliście, co tu się odwala.
Czyli tak myślałem, czyli powód, dla który, czyli powód tej, tej wysokiej, czyli ta wysoka gorączka jest przez to... Dokładnie to jest nowy motyw, który... Co kurwa? Chyba zaraz mam dwa minusa. Minus za durny motyw! Gorączka rozpaczy! Gorączka rozpaczy? No wiecie, takie bardzo malutkie insekty, które nie są widziane przez gołym okiem, żyją sobie na tej wyspie. To nie jest tak, że właśnie się tu, że dopiero się tu je wrzuciłem. No, po prostu nie, wcześniej w ogóle nie mówiłem. W każdym razie ta... W każdym razie jest taka choroba, która rozrzucona przez te robale i nazywam ją chorobą rozpaczy. Chorobą rozpaczy? Nigdy nie słyszałam o czymś takim. No to zaraz wyjaśnię. Jak sama nazwa wskazuje, ta choroba rozpaczy jest bardzo wkurwiającą rozpaczą, kiedy masz... Chorobą. Chorobą i jak łapiesz wysoką gorączkę i potem... razem z innymi symptomami i wtedy popadasz w głęboką depresję. Rozpacz. Te symptomy są różne w zależności od osoby. Na przykład Nagito łapie... Na przykład Nagito robi się kurewskim kłamcą, Akane strasznym tchórzem. Ibuki... jest dziwnym słowem, którego... Czekaj, to jest ten, łatwowiercą. A, kurewsko łatwowierna chyba. Więc po prostu mają symptomy przeciwne do ich normalnej osobowości. Poza Nagito. Plus jeden. Było dobre. A to nie tak, że wszyscy już to złapaliście, także... Ale bądźcie ostrożnie. Czasami choroba rozpaczy przechodzi... Po prostu przechodzi... Ta choroba po prostu może przejść z jednej osoby na osobę po prostu... Nie wiem, jak przeziębienie. Jak przeziębienie, no. Czyli jest zaraźliwa? Więc ten, bądźcie ostrożni, jest... nawet jeśli nie macie jeszcze tej choroby, bo byłoby głupio, jakby wszyscy byli złapali choroby. Chodźmy panią Posonię, to byłoby przerażliwe, gdyby złapała te kurectwo, tą kurewską chorobę plepsu. Minus! Ma rację, uciekajmy! Uciekajmy, nie chcę złapać tej durnej choroby. Tutaj nie leci minus, bo... To, że się boją, to jeszcze rozumiem, ale to co odpierdala Kazuhiro w tym momencie, to jest po prostu... No nawet teraz jest, w takiej sytuacji robi zastuleje. Dalej. No jakby to było coś nowego. Czemu to jest motyw? Idę na normalna. Może nigdy nie chorowała. Chcesz powiedzieć, że na... Zabijanie może się... Że może się zacząć zabijanie nawet jeśli wszyscy wpadną w ten dziwny stan? To nie brzmi jak pomysł na książkę. Morderstwo, które się morderstwa się zaczynają, kiedy wszyscy mają po prostu różne osobowości. Da się to wyleczyć? A po co? A komu to potrzebne? A dlaczego? A na co to komu? W sensie, przez od tej choroby wcale... Przecież wcale nie cierpicie, czy coś. To jest choroba, która leczy wasze biedne serduszka. Przez zabijanie! I dzięki temu wreszcie może ktoś ruszy z kurwami i popełni morderstwo. Ty skurwielu, lepiej przestań pierdolić się o tych bzdurach. I wraca stary Fuyuhiko. Minno, żartowałem. To moja wina. Przepraszam, że jestem dla was kłopotem. Zdecydowałem, jako przeproszenie zamierzam popełnić morderstwo i... Jest czekaj. Tu jakiś brykiet? Jest tu może jakiś brykiet gdzieś? Bo, znaczy, on i bez tego chyba jest pierdolnięty, ale nie, to nie ma sensu dodać mu minusa. Jestem całkowicie pewna, że znajdziesz jakiś w supermarkecie.
Przestań, Nakadę Agito, Nagito i... Spokój! Mylisz się, nie jestem Nagito! Powiem ci prawdę, Komaeda Nagito to fejkowe imię, przepraszam, że trzymałem to w sekrecie aż do teraz. W sumie nawet bym chciał, żeby nie był Nagito. A, kapuję! Znowu mu uwierzyła? No, ja pierdzielę. Koleś, cokolwiek, ja czuję się dzisiaj świetnie, ta choroba rozpaczy jest zajebista. Rozpacz. To nie jest Nagito. Minus. No za co? Jest chory, odpuść mu. No to tylko jeden. Bo i tak skurwia. Myślałem, że jak ma wirus rozpaczy... O, wirus rozpaczy. Lepsza nazwa w sumie. Może korona rozpacz. Monowirus? Monowirus. Znaczy generalnie chodziło mi o to, że jak ma tego monowirusa, to może przestanie być wkurwiający, ale jest dalej, więc minus. I to niesamowite, powinieneś też to nabyć. Jak zaczniesz mnie całować, to cię pierdolne. I będzie minus 100. On chyba bardzo... Zrobiliśmy to! Nie ma już czegoś takiego jak nadzieja, powinniśmy umrzeć z powodu tej choroby rozpaczy. No widzicie, skurwiający tylko zmienił front. To jest tylko jedyna droga! W sumie jak skoczy z klifu czy coś, to się nie obrażę. Jebną. Pierdolną. A! Pierdolną! Minus za to, że powinien... Nie, no dobra. Nagito! No skarnałem wam nowy motyw, to ciekawe jak to się, jak to ruszy z kurwami. Czy już się, czy... Czy to mordowanie zacznie się zanim wszyscy złapią tego naszego monowirusa rozpaczy, czy... Wcześniej. Po tym, czy przed tym, jak myślicie? Ale się jaram, kurde! Tak się jaram, że zaraz chyba ściągnę ciuchy. Nie no, żartuję, cały czas jestem goły. Ej! Kurwa, najpierw ta akcja z Nekomaru, a teraz to? No i gdzie ten fajny młody, który... Ja pierdolę młody. Jest już po północy. Który miał miejsce, który był wczoraj. Nie dobrze! Nagito to przypiane z pyska. Czekaj. Rany, ma rację, w życiu nie widziałem piany w takim kolorze. No, nie dobra. To jest absolutnie rzadki kolor. Zazwyczaj widziane tylko w głębi piekielnego morza. Dobra, dam mu plusa za to, nawet jeśli nie wiem o co mu chodzi. W tym wypadku kolor nie ma znaczenia, podspieczmy się, jazda z nim do szpitala. Dobra, to ja pomogę. A co mamy zrobić za Kanaizi Buki? Zdecydowanie też tam je weźmiemy. Nie musimy wiedzieć, czy... co, jeżeli pójdą nie tam... Nie mamy pojęcia, co jeśli... Nie mamy pojęcia, co zrobimy, jak zostawimy. A, dobra. Nie możemy ich związać. Nagito się to nawet spodoba. Chyba, że już nie, i Buki. Znaczy, i tak się na to zgodzi. Dalej. Ej, chuj! Ej, kurwy! Możecie iść? Pozwól, że potwierdzę. Mam po prostu alternatywny movement mojej lewej i prawej nogi. Mam po prostu poruszać po kolei lewą i prawą nogą, tak? Tak. Czekaj, ja pójdę, tylko mnie nie zostawiajcie. No dobra, to chodźmy. Co tu się odwaliło? No dobra, dobra, mamy tu całą chorobę, mamy Nagito, który zachowuje się jeszcze bardziej wkurwiająco, mam wrażenie.
Jest całą tą ekipą, ruszyliśmy do szpitala, ale taki motyw jest bez sensu. Monowirus rozpaczy? Jest opcja, żeby to mogło w ogóle przejść? No, co to się odwala? Kurwa, no i co mamy teraz robić? Fry time! Dobra, pozbędę się jego zainfekowanych... Jest zainfekowani, zmienią sobie ciuchy i pozwolą zasnąć w pokoju pacjentów. No, dokładnie. Wakary masz to, więc muszę zmienić ciuchy, tak? O kurwa, Ibuki gada po japońsku. To bardzo poważne... Ty co z tymi łapami tutaj? Widzisz te łapy na oknach? Gdzie? A, no ciekawe. Dobra. Ciekawe, co to za szpital. Boję się przebierania. Mikan ci pomoże, nie przejmuj się. No dobrze, ja w tym razie... Dobra. Wszyscy inni proszę poczekajcie tutaj. No i Mikan jakoś zaciągnęła całą trójkę w głąb szpitala. Kurwa! Znowu nigdy nie spodziewałem się, że zachorują. Co może się jeszcze odpierdolić? Nie przeszkodziłoby mi, gdyby Nagito fight no emerytował. No amen! Plus dla tego typa, dobrze gada, polać mu. Ej! Czy Mikan zamierza osobiście przebrać ich? Żółta lampka, żółta kartka. Co jest nie ten? Czy Nagito też się w to wlicza? Czy to nie trochę tak niedobrze? Przyznam, że sam chciałbyś go przebrać. No dobra, dobra, to się z nim zgadzam. To jest trochę... Czy coś jest nie ten? Nie ma powodów do paniki. Eee,